Michał Karnowski, witam. Zapraszam na program Co w Polsce, czyli przegląd najnowszego wydania tygodnika sieci. A tu już na okładce gorąco. Ważny temat z spiskiem w prawicę w USA, w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę potężne siły, naprawdę knuły przeciwko Donaldowi Trumpowi. Ogłosił to liberalny tygodnik Time, a redakcja tygodnika sieci. Czy i u nas jest podobnie, czy i u nas także zakulisowe intrygi, potężne pieniądze próbują obalić demokratyczny wybór Polaków? Ważny tekst Marka Pyzy i Marcina Wikło. Czytam: politycy, organizacje pozarządowe, internetowi giganci i media, w tym w czworoboku, przez wiele miesięcy organizowana była utajniona operacja mająca na celu odsunięcie od władzy Donalda Trumpa. Udało się. Czy w Polsce też są możliwe takie gry? Odpowiedź autorów: one się już toczą. I dalej, już nikt nie może mówić, że spiski wpływowych sił, polityków, biznesmenów, NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych, nie wiadomo przez kogo finansowanych, nie istnieją, że to wymysł chorych umysłów prawicowych, oszołomów. Nie może, bo tygodnik Time właśnie potwierdził ich istnienie. Podkreślamy, że chodzi o lewicową amerykańską gazetę sympatyzującą z demokratami, sięgającą właśnie po termin spisek. Przełomowy artykuł zatytułowany Tajna historia kampanii cieni, która uratowała wybory 2020 roku. Kluczowy fragment tego obszernego materiału. Uczestnicy spisku chcą, by tajna historia wyborów w 2020 roku została opowiedziana, mimo że brzmi jak sen z paranoicznej gorączki. Obficie finansowana koteria potężnych ludzi z różnych branż, wyznających różne ideologie, współpracujących za kulisami, aby wpływać na percepcję, zmieniać zasady i prawa, sterować mediami i kontrolować przepływ informacji. Dzięki tej perspektywie, podkreślają autorzy, zupełnie inaczej możemy spojrzeć na ostatni protest mediów w Polsce. Błyskawicznie i doskonale skoordynowany, ale też szerzej dostrzec elementy łączące obronę, w cudzysłowie oczywiście, Polski przed prawicą w wykonaniu naszych liberałów. Podobieństw dużo, pytań ogrom, ale i w tym tekście sporo odpowiedzi. Polecam. W tygodniku sieci też relacja z gali przyznania tytułu Człowiek Wolności tygodnika sieci za rok 2020. No, było tutaj rzeczywiście sporo hałasu, potężna lawina spadła na redakcję, ale można powiedzieć, nie ma się co dziwić, bo to dzisiaj taką tezę można postawić. Najważniejsza tego typu nagroda przyznawana przynajmniej w obozie propolskim. To zainteresowanie, ta uwaga, ta koncentracja pytań chyba tego dowodzi. Prezes PKN Orlen, laureat Daniel Obajtek, zwrócił uwagę na znaczenie narodowości kapitału. Cytuję: próbowano nam niejednokrotnie wmawiać, że kapitał nie ma narodowości, ale to były kłamstwa, które miały nas uśpić i spowodować, by szalała dzika prywatyzacja. To było rozdawnictwo majątku narodowego za darmo, to była wręcz kradzież majątku narodowego. Laureat wskazał też na potrzebę budowania potężnego koncernu multienergetycznego, bo tylko on może naprawdę rozwijać polską gospodarkę, być takim motorem napędowym. Zmieniamy temat. Badanie tragedii smoleńskiej. Ważna sprawa dla czytelników tygodnika sieci, ale chyba i dla wszystkich Polaków. Co tam się dzieje? Ważny tekst Glenna Jorgensena. Na publiczne zabranie głosu, stwierdza ten autor, decyduje się po latach prób naprawy sytuacji poza zasięgiem mediów. Odkąd wyraźnie widzę, że sprawa ważna dla Polski, której poświęciłem, podobnie jak inni zaangażowani w badanie, 8 lat życia, zmierza w złym kierunku. Tak pisze Glenn Jorgensen, były członek podkomisji smoleńskiej. Publikujemy w całości jego tekst, podkreśla redakcja i dodaje, że jest w jej ocenie ważnym i cennym głosem w dyskusji nad tak bolesną dla wszystkich Polaków sprawą. Redakcja jest otwarta na inne wypowiedzi i polemiki. Stanisław Janecki o resecie Zjednoczonej Prawicy. Obecny stan, gdy pojawiają się projekty ustaw i rozwiązań i od razu są bojkotowane przez część koalicji rządzącej, jest nie do przyjęcia. No tak, to jest też pytanie, czy ta koalicja jeszcze istnieje, skoro tak działa. Powoduje to, stwierdza redaktor Janecki, coraz większe wykrwawianie się Zjednoczonej Prawicy bez osiągnięcia czegokolwiek. Efekt jest taki, że po wielotygodniowych, a nawet wielomiesięcznych bojach przegranych wskutek wewnętrznych konfliktów nie osiąga się stanu przed tej awantury, tej bitwy konkretnej, ale sytuacja jest gorsza niż była na starcie, a jałowe konflikty pochłaniają siły i środki, które można by przeznaczyć na projekty pozytywne, możliwe do zrealizowania. No i teza autora, że czeka Zjednoczoną Prawicę reset, ustanowienie takiego minimum, na które wszyscy się muszą zgodzić, albo koniec, albo wyjście, albo wybory. Coś takiego chyba rzeczywiście prezes Jarosław Kaczyński, pan premier
tutaj dodaję od siebie zdanie komentarza, musi wymusić, bo powinien wymusić, bo inaczej to się wszystko rozsypie. Konrad Kołodziejski o tym, że pandemia dla opozycji jest szansą na polityczne przesilenie, jednak przeszkodą mogą się okazać szczepienia. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to rząd poprawi swoje notowania. Dlatego są rozpowszechniane kłamstwa o słabym tempie szczepień i o tym, że Polska wlecze się w ogonie Unii Europejskiej. Jest odwrotnie i nawet ostatnio szefowa Komisji Europejskiej Polskę pochwaliła, ale istotą tego tekstu Konrada Kołodziejskiego jest przypomnienie, że w Stanach Zjednoczonych właśnie wywołując chaos na tle pandemii też pokonano między innymi dlatego Donalda Trumpa. To ten spisek też w tym miał swój udział, no chociażby szczepionka 4 dni po wyborach ogłoszona, prawda, jej wynalezienie. Ale że tuż po przyjęciu władzy demokraci, którzy wcześniej solidaryzowali się tak głośno i no, emocjonalnie z tymi zamkniętymi branżami, zaostrzyli obostrzenie, zaostrzyli lockdown. Tak to działa, bo tutaj nie ma innego wyjścia, ale jak stwierdza Konrad Kołodziejski, ta epidemia zdecyduje też o politycznej przyszłości Polski, a właściwie to, jak my przez nią przejdziemy, jak my z niej potem wyjdziemy. I tu pojawia się Nowy Ład, program, który ma przedstawić pan premier Mateusz Morawiecki. Wyścig do ratusza w Rzeszowie. Tam szykuje się polityczna batalia roku bez wyborów, teoretycznie. No, wybory będą, bo Tadeusz Ferenc, wieloletni prezydent Rzeszowa, zrezygnował i wskazał, wywołując szok, zaskoczenie, Marcina Warchoła, polityka Solidarnej Polski, jako no, chcianego przez niego następcę. No ale czy wszyscy ten werdykt, to wskazanie przyjmą? A pan Ferenc jest tam bardzo cenionym politykiem. Czy też nawet no, inni kandydaci się nie pojawią? Już się pojawiają. Jaromir Kwiatkowski, wieloletni korespondent sieci właśnie z Podkarpacia, z Rzeszowa, o tym. Bardzo ciekawy tekst. Dorota Łosiewicz o tym, kto się boi plakatów z nienarodzonym dzieckiem. Co nam ten opór przeciwko zwykłemu wizerunkowi małego dziecka wpisanego w kształt serca pokazał. I o tym, że jest nas coraz więcej w akcji, nie w naszym imieniu, te straszne protesty. Na koniec jeszcze polecam tekst Marka Budzisza o tym, że Aleksiej Nawalny, najsłynniejszy dziś rosyjski, a może nawet światowy więzień polityczny, spędzi kilka lat w kolonii karnej. Co to jest ta kolonia karna? Czym się to różni od gułagów znanych z literatury? No, chwilami tak, chwilami nie. Ciekawy artykuł Marka Budzisza. I na tym kończę ten przegląd. To był program Co w Polsce. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.